witajcie. Jestem w mieście Iława. Znajduję się teraz nad najdłuższym jeziorem w Polsce, czyli Jeziorak. Długość tego jeziora to 27,5 km. Dzisiaj mamy taką wycieczkę, że będziemy objeżdżać je w koło, ale mamy jeszcze kilka fajnych atrakcji po drodze, które na pewno Wam się spodobają. Także nie marnujemy czasu, zaczynamy kręcić. W końcu szuterki, wszystko fajnie, super, tylko to taka bardzo mocno kamienista, to znaczy wysypana drobnymi kamieniami droga i lepiej by się jechało na pewno na niższym ciśnieniu niż na tym, które mam w kołach. Ostatnimi czasy dużo słychać o tętkach TPU, więc postanowiłem je wypróbować i zamówiłem sobie dwie sztuki z AliExpress i powiem Wam, że różnica jest, bo czuję się jakby w kole oprócz powietrza nie było niczego innego. To po pierwsze, a po drugie, no jest wielka różnica w wadze. Taka dętka waży 45 gramów, gdzie dętka tradycyjna, ta których używałem, ważyła 165 gramów. Więc na samych dętkach można zaoszczędzić aż 110 gramów na jednym kole. Jak na koło to bardzo dużo. A koszt? Za dwie takie dętki na AliExpress zapłaciłem 58 zł z przesyłką, także no i są porządnie wykonane. Marka Ride Now. Te dętki akurat na AliExpress zbierają najlepsze opinie. Bez problemu też znajdziecie zresztą na YouTubie te recenzje tych dętek, więc bez obaw możecie zamawiać, ładować w swoje koła i sami spróbujcie, zobaczcie jak się je na nich jeździ. Zajechałem do sklepiku, zimne piwko zero, tutaj takie rogaliki z dżemem. Jestem w miejscowości Urowo. Teraz będziemy jechać brzegiem jeziora. I cały czas jesteśmy na terenie rezerwatu, co naprawdę widać, bo piękne lasy. Na takich długich, asfaltowych, prostych męczę się psychicznie. A skoro psychicznie, to i fizycznie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jazda szosą mnie męczy. Zdecydowanie wolę szutry. Dla mnie to nudna jazda. Nie ma to jak śmigać po lesie. Góra, dół, szutry, zakręty. Nie wiem, może gdybym jechał na szosówce, to jechałoby mi się lżej i nie męczyłbym się, tak? Albo gdybym przynajmniej miał założone koła szosowe. Albo po prostu jestem stworzony do leśnych dróg i nie mam w genach cech szosowca. Nie wiem. No co, trzeba jechać, poczekać na odpowiedni, bezpieczny moment i rura. Narzekałem na asfalt, to mam teraz piaski. Ale jaki piękny krajobraz. Kupujecie, czy może robicie swoje izotoniki? Ja rozpuszczam w ciepłej wodzie miód,
dodaję dobrą szczyptę soli, wyciskam cytrynę, zalewam wodą mineralną i mam domowy izotonik. W taką pogodę, no to podstawa. Woda to tylko przeleci. No ale co, jak mi się skończy, to będę musiał kupić te naładowane cukrem. Właśnie przekraczamy znak miejscowości, w której czeka nas pierwsza atrakcja, to znaczy ciężko nazwać to atrakcją, ale miejsce godne odwiedzenia. I to było jedno z miejsc, które chciałem dzisiaj odwiedzić, czyli grób świętej pamięci Zbigniewa Nowickiego, czyli twórca i główna postać pana samochodzika. Za mną jest skrzyżowanie i plik GPX, po którym się poruszam, prowadzi tam prosto, lecz ja troszeczkę zmodyfikowałem tą trasę, ponieważ chciałbym odwiedzić miejscowość Kamieniec, a dokładnie ruiny Pałacu Suskiego, które tam stoją. Więc do tej pętli dokładamy sobie niecałe 30 km. I teraz będę jechać po takim bruku. O masz! Jak wyznaczałem tą trasę, to robiłem to w oparciu Google Maps i nie wnikałem za bardzo w szczegóły. Patrzyłem, że jest droga, no to jest droga. Trzeba widzieć w tym jakieś plusy. Przez bardzo ładny las przechodzi ta droga. Na szczęście to już koniec kamiennej drogi. Do Kamieńca mamy 7 km. No i chyba będziemy jechać takim asfaltem. Jestem już w Kamieńcu. Jadę najpierw do sklepu po płyny, po coś do jedzenia, do kawki, a potem na pałac. Żeby zwiedzać, trzeba dzwonić. Tego nie wiedziałem. Spróbuję zadzwonić i zapytam, jakie są warunki. Dzień dobry, stoję przed bramą, przed pałacem. Czy jest możliwość zwiedzania? Bo jeżeli jest to jakiś duży kłopot, to nie ma problemu. Najwyżej innym razem, bo jestem sam, jestem rowerzystą i chciałem po prostu sobie tutaj zajść, pochodzić. Aha, pan w pracy. No dobra, dobra, to nie będę pana tutaj ściągać. Najwyżej kiedyś sobie przyjadę samochodem. Okej, dziękuję. Do widzenia. No i sami widzieliście. Dla pana, który opiekuje się tym obiektem i otwiera bramę, no niezbyt było to teraz na rękę, bo jest w pracy. Myślałem, że to będzie po prostu otwarte, że wejdę sobie tutaj na ten obiekt, usiądę gdzieś tam w cieniu i zrobię sobie kawę. No nic, spróbuję zrobić jakieś ujęcia lustrzanką i jedziemy dalej.
Kurde, szkoda, bo nie tak sobie wyobrażałem. Myślałem, że usiądę sobie gdzieś tam w cieniu, zaparzę kawę. Zabrałem nawet swój młynek, żeby świeżo parzoną sobie wypić i będę podziwiać ten piękny obiekt. Tam też można na własną odpowiedzialność wejść i pochodzić sobie w środku, wśród tych ruin. Nie będę wam przybliżać historii tego obiektu. Odsyłam was na kanał Mazurskie Tajemnice. Tam jest cały długi odcinek o tym pałacu i z tego filmu dowiecie się wszystkiego. Jest godzina 13:20. Celowałem w pociąg Intercity o 17:24, ale chyba uda mi się zdążyć na pociąg regionalny o 16:05. A tu jeszcze taki duży stary kościół. W końcu jakieś szuterki, może nie premium, ale zawsze. Zostało mi 30 km do dworca. Jest godzina 14:00. Mam na to 2 godziny. Co mogę powiedzieć? Czy ta wycieczka była udana? Byłbym bardziej zadowolony, gdybym więcej jechał wzdłuż brzegu jeziora. A tak to nie do końca. Bardzo dużo asfaltów. Często ten asfalt był dziurawy i połatany. Teraz jest elegancko. Wylany jest nowy i dobrze się jedzie. Jeszcze w lasku, w cieniu. No i tak naprawdę mało widać było tego jeziora. Jedynie pozostaje świadomość w głowie, że jechałem wokół niego. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy chciałbym powtórzyć tą pętlę, to zdecydowanie nie. Za dużo asfaltu, nie moja bajka. Aczkolwiek no jezioro piękne samo w sobie. W ogóle na początku jak wyjeżdżałem z Iławy, to czuć było taką morską bryzę od tego jeziora. Super powietrze. Jednak nie będzie kawy, będzie zimny energetyk. Nie chce mi się gorącej kawy teraz parzyć. No i gdyby w większości tak wyglądała trasa, to byłbym w pełni zadowolony. I słuchajcie, bo nie wiem czy wspominałem, najwyżej się powtórzę. Plik GPX, po którym się poruszam, został udostępniony przez innego twórcę z Mazur na P. Ja do tej pętli dodałem sobie takie 30 km, żeby odbić sobie na kamieniec. Nie będę kopiować i nie będę wklejać tutaj tego GPX-u. Jeśli chcecie, to poszukajcie u niego na kanale. Jest film i w opisie pod filmem go znajdziecie. Dotarłem do końca śladu GPX. O, zakończymy nawigację. Sprawdźmy, co pokaże Strava. Ile tam wyszło? Na 101 km. Zaraz ustawię nawigację Google Maps na dworzec główny w Iławie. A do dworca głównego pokazuje mi 4,5 km. A, jeszcze wam tylko wspomnę, że dzisiaj założyłem zwykłe trekkingowe spodenki. Po to, żeby stestować to siodełko, żeby się dowiedzieć, jak będzie mi się jechało bez
Pampersa, czyli bez tej wkładki. I powiem Wam, zero dyskomfortu, zero bólu tyłka, bardzo wygodne siodło. Jest to Fizik Terra Argo, jakby co. Polecam, bardzo fajne siodło do gravela. No dobra, to jadę na dworzec główny teraz.